Trenerze, wspomniał trener, że to był niemalże cud w Gdańsku. Odrobiliście te straty, przegrywaliście 1-5, ale w drugiej połowie, no to wy już dominowaliście w tym spotkaniu. No tak, tak jak powiedziałem, no wydaje mi się, że już drugiego meczu takiego jako trener nie zagram na pewno. Mieliśmy na pewno dużo szczęścia, chociaż na to szczęście zapracowaliśmy charakterem i wolą walki, bo tego nam dzisiaj na pewno od 5 minuty nie zabrakło. Pierwsze 5 minut, nie wiem czy to jest spowodowane, no gorzej już w mecz nie można wejść, a wiadomo, że Gdańsk to jest solidna drużyna, która wie jak się ustawić w obronie i potem waliliśmy głową w mur. Fantastyczna skuteczność w kontratakach, to z czego słynie Gdańsk i zrobiło się 5-1. No, także ja już wierzyłem tylko i wyłącznie w przewagę. No i całe szczęście strzeliliśmy, Jacek strzelił cudowną bramkę na 5-2. No i wtedy jakby na nowo powstało w nas życie i udało się. No, pan zespół pokazał dzisiaj charakter właśnie, odrabiając tak wysokie straty. Tak, dokładnie. No, charakter to jest najważniejsze. Ja to chłopakom próbuję powiedzieć już 1,5 roku. Mentalność i charakter jest najważniejszy w futsalu, a potem za głową idą im umiejętności, a te oni też nie mają małych. Zresztą, tak jak pan powiedział, wyciągnąć z 5-1 to trzeba mieć troszkę umiejętności. No i po tym zwycięstwie wy dostajecie się z tej strefy tam chyba barażowej, a zamieniacie się miejscami z Gdańskiem. Czy jeszcze myślicie tam o walce o tę górną połówkę w tabeli? Nie, no tak jak powiedziałem, pierwszą rundę mieliśmy sytuację kadrową bardzo trudną i ona jakby ustawiła przebieg pierwszej rundy. Ja teraz powiedziałem chłopakom, że my musimy patrzeć na każdy kolejny mecz. Tak jak to było z mistrzem Polski, naprawdę zagraliśmy bardzo dobre zawody, szkoda, że tam nie było punktów, ale tak jak powiedziałem, musimy patrzeć na każdy kolejny mecz, a co nam to przyniesie, no to zobaczymy. Wiemy, że strata jest duża, ale jak będziemy wygrywać, to kto wie. Dziękuję i życzę powodzenia. Tomek, no co powiedzieć po takim spotkaniu? Po pierwszej połowie prowadziliście 5-1. Wydawało się, że mecz jest pod waszą kontrolą, a skończyło się jak się skończyło, kolejną porażką na swojej hali. No po takim meczu ciężko cokolwiek powiedzieć. No, pierwsza połowa super, początek drugiej też, ale jak tylko zaczynamy tracić bramki i rywal jest coraz bliżej, to jakby, nie wiem, coś chyba z psychiką jest nie tak, bo nie potrafimy wymienić prostych piłek i tracimy, i nie prowadzimy gry, oddajemy całe pole przeciwnikowi i dlatego tak to się kończy, jak się kończy. No. No właśnie, wspomniałeś o tej mentalności, ale czy też nie fizycznie troszeczkę nie czujecie się w tej drugiej połowie? Nie wiem, ciężko powiedzieć, czy to jest fizycznie. Myślę, że bardziej jednak mentalnie, bo no fizycznie przeciwnik też się męczy na meczu, tak? Więc jakby wydaje mi się, że jednak to jest dużo w sferze mentalnej, bo nawet jak się ma trochę mniej siły, to można zagrać mądrzej, nie tracić tyle tych piłek i zagrać po prostu lepszy mecz w drugiej połowie, a dzisiaj nie potrafiliśmy odpowiedzieć w tej drugiej połowie za bardzo na to, na to, że rywal nas przygniótł trochę i później no, trochę przypadku oczywiście, tak, no, przy tej bramce na 6, a sędziowie też nie pomogli kolejny raz, ja nie wiem. Może się uczą dopiero, ale strasznie ciężko mi powiedzieć dlaczego. Do tego atmosferę trzymają dosyć niefajną, bo ja rozumiem, ja jestem zdenerwowany, czy mogę parę słów powiedzieć, ale jak sędzia mnie prowokuje, to znaczy, że coś już jest nie tak. No, kolejny mecz przed własną publicznością, na własnej hali i kolejna porażka, czyli to oznacza, że żeby pozostać w lidze, będzie trzeba tych punktów szukać gdzieś na wyjeździe. No tak, no jedziemy na wyjazdy, w tym sezonie to nie wiem, czy nie więcej punktów zdobywamy na wyjazdach niż u siebie, więc chcieliśmy zrobić atut z tej własnej hali, z tej tutaj nawierzchni, a na razie nie wychodzi. No będziemy się starać w następnym meczu zrobić wszystko, żeby zdobyć 3 punkty i trochę bezpieczniej patrzeć w przyszłość. Powodzenia w takim razie. Dzięki. No ta pierwsza połowa wydawało się, że no, świetnie się dla was zaczyna, tam pierwsze sekundy, pierwsza bramka, potem prowadzicie 5-1, mecz pod własną kontrolą, a w tej drugiej połowie stało się coś takiego, że jednak znowu strzelacie 5 bramek, a nie macie żadnego punktu. No, żeby wygrać zawsze trzeba strzelić tą przynajmniej jedną więcej, no, więc jeżeli 5-1 nie wystarcza, to nie wiem, myślę, musi wystarczyć, żebyśmy dowieźli wynik do mety. No i chyba jest jakiś nasz fatum teraz, do którego ciężko będzie się pozbierać. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie bez pomocy jakiejś z zewnątrz chyba do tego się pozbierać, bo nie można 4. meczu przegrywać w ten sposób. No i nie wiem, no, chłopaki to rozumieją, wiedzą, czują, w przerwie rozmawiamy, mówimy sobie, dociągniemy, dotrwamy. Znaczy nie dociągniemy, dotrwamy, tylko że
jeszcze jedziemy na nich, tak, i wygramy to, i mobilizacja pełna, nie wiedzieć czemu to gdzieś w głowach siedzi. Po prostu to się raz, dwa zdarzyło i teraz jest problem to wyciągnąć z głowy.